Każdy z nas codziennie styka się z odbiornikami i urządzeniami elektrycznymi. W przypadku zetknięcia się z częściami będącymi pod napięciem, nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od wartości napięcia, pod działaniem którego znajduje się porażony człowiek, czasu trwania rażenia oraz impedancji ciała człowieka podczas przepływu prądu. Objawy działania prądu elektrycznego na ciało człowieka przedstawiają się w następujący sposób. 1 mA. Prąd jest niewyczuwalny przy nieograniczonym czasie jego przepływu przez ciało człowieka. Do 15 mA. W miarę wzrostu prądu pojawiają się coraz silniejsze skurcze mięśni palców i ramion, aż do objawów bólu mogą wystąpić trudności w samouwolnieniu się. 15-30 mA. Przy czasie przepływu prądu przez porażonego do 1 minuty może wystąpić nieregularna praca serca, bardzo silne skurcze mięśni, utrata przytomności, natomiast przy dłuższym czasie migotanie komór serca. 50-kilkaset mA. Przy czasie powyżej jednego cyklu pracy serca, czyli około 75 sekundy, może wystąpić migotanie komór serca, zaburzenia systemu nerwowego, utrata przytomności. Ponad kilkaset mA, powyżej 75 sekund, może dojść do powtarzających się zatrzymań pracy serca, utraty przytomności i oparzeń. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo utraty życia. Uwolnienie porażonego spod napięcia i rozpoczęcie akcji ratowniczej powinno nastąpić jak najszybciej, ponieważ w miarę upływu czasu szanse na uratowanie porażonego szybko maleją. W pierwszej minucie po porażeniu istnieje 98% szans na uratowanie życia. Po 3 minutach szanse maleją do 72%. Po 5 minutach 25%. Po 8 minutach szanse na uratowanie życia topnieją do 5%. Aby uwolnić porażonego spod napięcia, należy albo wyłączyć napięcie zasilające obwód, w którym doszło do porażenia, albo odciągnąć porażonego. Jeżeli odłączenie napięcia trwałoby zbyt długo, należy odciągnąć rażonego od źródła prądu, chwytając go, a potem ciągnąć za luźne części odzieży lub odsuwając od napięcia za pomocą dowolnego przedmiotu wykonanego z materiału izolacyjnego, np. suchego drewna. Podczas odciągania porażonego nie wolno zapominać o bezwzględnym zakazie dotykania gołymi rękoma ciała porażonego.